Witam Was serdecznie. To będzie film o naprawie urządzenia elektronicznego. Jest to magnetofon firmy Sanyo. Nazywa się to RD2003. I przyznam szczerze, że nie miałem kręcić filmu o naprawie tego magnetofonu. Jest to podstawowy model. Miał być tu tylko wymienione paski i sprawdzenie, dlaczego tam klawisze nie chodzą rekord, staje się. Ale okazało się, że przyjechał do mnie ten magnetofon, można powiedzieć, rozbity, uszkodzony. No, początkowo myślałem, że jest to wina kuriera, który ten magnetofon mi tutaj dostarczył, ale po analizie treści zlecenia naprawy doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie ten magnetofon został kupiony przez pana Radka w takim stanie. Zobaczmy, co pan Radek napisał w zleceniu. Zlecam naprawę magnetofonu Sanyo model RD2003, tam numer seryjny podany, będącego moją własnością. Proszę o naprawę mechanizmu, w tym usterki klawiszy play i record i sprawdzenie stanu pasków napędowych, rolki dociskowej, regulacji obrotów, poziomów na wyjściu, także bias, czyszczenie i konserwację sprzętu oraz wymianę elementów i podzespołów, które będą tego wymagały. Czyszczenie toru, przesuwu taśmy, kontrolę poziomu wow and flutter i tak dalej. Wszystkie poważniejsze naprawy wiążące się z dużymi kosztami proszę konsultować drogą telefoniczną lub e-mail. Oświadczam, że magnetofon jest moją własnością i został oddany w ręce serwisu tylko na czas naprawy. No, zlecenie napisane, co mnie bardzo cieszy. I jak sami widzicie, miała być to błaha naprawa, ale okazało się, że ta błaha naprawa wcale nie byłaby taką błahą, ponieważ magnetofon ma wyrwany mechanizm. Ja go zacząłem trochę rozbierać. Tu są części nie od tego, tu od subwoofera były. Chyba tutaj z tyłu, tak. Po pierwsze, brakuje klawisza pauzy w ogóle. Tutaj mamy od ejectu. Musiałem już, ja już to dorobiłem. No, widzicie tutaj część mocowania mechanizmu, tutaj druga część mocowania mechanizmu. O, to jest dorobiony klawisz, muszę go jeszcze tylko pomalować. Tak wygląda oryginalny od stopu, a tak wygląda ten, z którego korzystałem jako wzór. No i dlatego kręcę ten film, żeby Wam pokazać, jak sobie poradzić z na przykład brakiem klawisza. No to można zrobić formę, odlać. Forma jest silikonowa, tutaj w środku jest miejsce pozostałe po modelu. W środku była wlana żywica epoksydowa, zabarwiona proszkiem, specjalnym proszkiem do żywicy, żeby było to srebrne. No i jeszcze pomaluję to farbą i lakierem bezbarwnym, żeby farba nie schodziła z tego klawisza, żeby nie było takie brzydkie tutaj w tym miejscu po tym od palca. Co jeszcze można powiedzieć? Dlaczego tam ten rekord nie chodził? A to dlatego, że dźwignia od... O, może zróbmy inaczej, stanę z aparatem. Ta dźwignia była po prostu urwana. Ja już tam troszeczkę to zrobiłem, tutaj zahaczyłem coś. Jak widzicie, teraz tu wyrwane, tu wyrwane, tu wyrwane. Cały mechanizm jest wyrwany, także z tego plastiku na dole. Tutaj śruby brakuje. Nie znalazłem tych części w środku, w kartonie, a był ten magnetofon owinięty folią, więc myślę, że pan Radek w takim stanie to kupił. I teraz zadaniem moim jest sprawdzenie, czy to w ogóle da się naprawić. Prawdopodobnie da się naprawić, bo tutaj już ręką ruszając stwierdziłem, że ten mechanizm działa w jakiś tam sposób. No ale na początek muszę to pokleić. Jedną część już zrobiłem, teraz muszę pokleić to jakąś żywicą i zostawić na kilka godzin do wyschnięcia. Mogę to jeszcze wzmocnić włóknem szklanym. Takim, żeby te powierzchnie klejone miały jakieś wzmocnienie. Tutaj nie muszę się martwić o grubość tego, ponieważ z wierzchu nie przychodzi. Widzicie, to po prostu latało w środku, rysy widać, nie? Z wierzchu nie przychodzi żaden materiał, więc mamy tutaj troszeczkę swobody,
o grubość tej śruby. Oczywiście muszę zostawić miejsce na mocowanie mechanizmu, śrubę, otwór zrobić, ale wszystko da się pogodzić i zrobić. To tylko magnetofon i to jeszcze tani magnetofon, więc myślę, że damy mu radę. Jeśli chodzi o ten klawisz rekord, to zapala się czerwona dioda, silnik nie rusza, wciśnięcie play też nic nie daje, to mogą być styki. Jedyna rada, popchnąć palcem koło zamachowe, albo ruszy i zacznie nagrywać, albo się wyłączy i trzeba powtórzyć operację. Zanim nie rozpoczniemy naprawy, kilka ważnych informacji. Tak jak powiedziałem, jest to film z naprawy, czyli będziemy lutować, szlifować, smarować, rozbierać i kalibrować. Jeżeli nie interesują Cię takie rzeczy i uważasz, że to marnowanie czasu, żeby to oglądać, to po prostu przerwij oglądanie w tym momencie i poszukaj innego materiału. Sprawa jeszcze komentarze. YouTube ostatnio uaktualniło zasady, jeżeli chodzi o komentarze. I jeżeli dla przykładu napisaliście komentarz ze słowem, którego YouTube nie akceptuje, to nie dziwcie się, że wasz komentarz jest niewidoczny. To nie ja usunąłem, to po prostu algorytmy. Albo napisaliście komentarz, który zdaniem YouTube jest dyskryminacją płci na przykład, no to w tym momencie też taki komentarz się nie pojawi. Ze swojej strony zachęcam do pisania komentarzy, byleby były one napisane w sposób uprzejmy, bez wulgaryzmów, w sposób miły i konkretny. Pamiętajmy, że jeżeli toczymy jakąś dyskusję z adwersarzem, nie zacietrzewiajmy się w tej dyskusji, nie używajmy brzydkich słów, nie atakujmy, tylko przedstawiajmy fakty. Niepodważalne fakty. To tyle słowem wstępu. Zachęcam też do przeczytania opisu kanału. Tam wyjaśniam wszystko, w tym, że nie naprawiam urządzeń od widzów. Czasami zdarzy się sporadycznie i to urządzenie z wyjątkiem. Zachęcam do dalszego oglądania. Podkręcałem już śruby, do pudełka wrzuciłem. Teraz trzeba zobaczyć. Mam tutaj od dołu tą śrubę wykręcić. Teraz za dużo nie widzicie, ale wstrzymajcie konie na 10 sekund. I wyjmijmy całe to ustrojstwo. O, tutaj jest jeden klawisz. Może niepotrzebny, nie dorabiałem. I teraz tak. Jeśli co, ja to rozbiorę całe, czyli panel przedni zdejmę i panel tylny. Będzie mi łatwiej to kleić. Bo tak, mam tutaj przewody. Nie? Które muszę odlutować. A jak wyjmę sobie płytkę, będzie łatwiej mi z tym pracować. Nie będzie takie proste, bo przewody tutaj są na przelotkach. I zauważyłem luźny transformator. Nie wiem, czy to jest właściwy transformator, czy on oryginalnie tu był, ale według połączeń, które są na obudowie, kolory mi się zgadzają wyprowadzeń. Być może jest to oryginalny. Tu mam zardzewiałą śrubę w tym miejscu. Także no trochę przygód miał ten magnetofon. Prawdopodobnie ktoś go próbował naprawić. Bo widzę tutaj lutowanie. Na przykład te dwa przewody. Oryginalnie te przewody są okręcane wokół tych słupków. No tutaj jest po prostu lutowanie. Zaraz wam wyjaśnię, o co chodzi. Chodzi o te przewody, one są lutowane, a spójrzcie na te przewody, one są owijane wokół tych słupków, tak? To jest typowy montaż dalekowschodnich urządzeń, taki. Tutaj tą dźwignię muszę jeszcze, tą sprężynę muszę odpiąć. No i powolutku rozbierać. Na tej spodniej płycie są mieszane śruby. Więc na pewno ktoś tutaj to rozbierał i próbował naprawić, bo tutaj brakuje też śrub. Dlatego ten mechanizm wyleciał z tego tutaj jarzma.
tego mocowania. Tutaj brakuje śrub. Tutaj jest wyrwana śruba. Miejsce. W tym miejscu powinna być. Nie ma jej. Front panel teraz zjedzie. Jeszcze tylny panel odkręcę i będziemy postępować dalej. Tutaj mamy przewód wiązany. Tutaj mamy dalsze przewody wiązane do tego podświetlenia, który klawisz jest aktywny. To jeszcze muszę zdjąć ten łącznik. Wskaźniki zdjąłem. Muszę teraz je jakoś zabezpieczyć, żeby nie porysować tej ładnej powierzchni. Szkoda by było. No ale tam resztę muszę umyć. Zobaczcie, ile tutaj jest bałaganu. No widać trochę. To wszystko trzeba wyczyścić. Zastanawiający jest ten ślad tutaj. Jakby coś się wlało do środka, albo ktoś po prostu psiknął. No to jest najprostsze wytłumaczenie. I to jest osad specyfiku, który tutaj to czyścił. Gdzieś mi tu, żeby tego nie zgubić, to jest sprężynka przesuwająca całym tym przełącznikiem. Ten przełącznik trzeba wyczyścić. Trzeba. No, pozostałe elementy wydają się w dobrej kondycji. Oczywiście kondensatory trzeba pomierzyć. Potencjometry montażowe nie są za bardzo zaoksydowane czy zasiarczone. Na tym włączniku tutaj w środku znalazłem ślady jakiejś cieczy. A jeszcze magnetofonu nie zanurzałem w wodzie w celu umycia. Tak wygląda potencjometr. Lekko obudowa skorodowana, więc podejrzewam, że w środku będzie gorzej. Poklejone wszystko. Mam nadzieję, że będzie trzymać ta żywica. Tutaj wstawiłem taką podkładkę, żeby mi się to trzymało przy przykręcaniu mechanizmu. Tutaj wzmocniłem jeszcze trochę żywicą te otwory, bo widzę, że ten też się wyciąga. No i tu pokleiłem klejem i dodatkowo jeszcze żywica i to się nazywa włókno szklane. Po to, żeby wzmocnić z jednej i z drugiej strony. Te moje magiczne żywice powinny wysunąć do jutra. Mamy 18:34, więc już nie będę zajmował się przełącznikiem, bo muszę parę rzeczy jeszcze w domu ogarnąć. A tak to jest, jak się przez weekend robi zbyt dużo rzeczy, a w tygodniu się nie ma czasu, bo na przykład przyjeżdża się po 12 godzinach. Dobra, jutro z rana zaczniemy działać. Zresztą zamówię paski. Jutro pomierzę, bo to i tak, czy kupię dzisiaj, czy jutro, to i tak nie przecież w sobotę albo niedzielę nie wyślę ich. Po jakimś czasie, dwóch, trzech godzinach, żywica nie jest już taka lejąca, więc można dokonać pewnych korekt. Sprawdzić, czy nie przepłynęło gdzieś coś. Docisnąć ewentualnie, o, tutaj jeszcze wypłynęło, żeby potem, podczas obróbki, już się tak nie natrudzić. Ktoś to tak mocno przylutował, że wystarczyło dotknąć, żeby się przewód oderwał. Włączyłem napięcie zasilania. Tutaj jest stop. Przewijanie jest ten. Ale coś nie tak działa. A dlaczego tak nie działa, jak powinno? No, bo tam coś jest chyba podłamane. Tak myślę, jak tutaj widzę to. Może być podłamane, a inne klawisze? No, przewijanie do tyłu działa. Także spokojnie. Stop działa. Play nie będzie działało, bo tam jest jakiś element zepsuty, który przenosi napęd na tę rolkę. Chyba, że... O. O, zaczęło działać. To dobrze. Czyli mechanizm działa. To jest radosna nowina. Rekord samodzielnie będzie działał, czy nie? Aha, rekord to tu wiecie to. Rekord działa. Co też jest dobrą nowiną. Ale tu był problem z tym, bo nie było zahaczonego tego elementu. Więc nie nagrywał, nie? Stop jest tutaj. Super. Trzeba popracować. No, załączyło się to dobrze. Przewijanie działa. Trzeba popracować nad spasowaniem tego mechanizmu i będzie dobrze. Gdzie tu jest play? To jest ten.
A widzicie, jakaś sprężynka albo blokada nie działa prawidłowo. Dlatego nam to tak opada. Dobrze. Powiedziałem przed chwilą, że wygięte elementy mogą spowodować złą pracę mechanizmu. Tam delikatnie podważyłem i proszę. I działa pięknie. Rozmawiałem z właścicielem i okazało się, że u niego dek te elementy miał całe. Czyli uszkodzenie powstało w transporcie do mnie. Niestety paczka była cała. Nie wzbudzało podejrzeń podczas odbierania. Magnetofon też jako tako nie był rozbity, jak wyciągnąłem go z paczki. Dopiero po zdjęciu pokrywy górnej okazało się, że mechanizm jest uszkodzony, ale znalazłem w paczce dodatkowy klawisz, który mi zginął, czyli ten dorobiony jest niepotrzebny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli wszystko jest. To źle świadczy też o firmie, która przywiozła mi te paczki. Ja wiem, że oni się spieszą, rzucają tymi paczkami. Dlatego też ważne jest, żeby właściciele, wysyłając urządzenia do serwisu, naprawdę zadbali o to, żeby magnetofon w paczce się nie ruszał. Musi być szczelnie owinięty jakimś tam wypełniaczem, najlepiej styropianem. Styropian musi przylegać do niego ze wszystkich stron i to najlepiej jeszcze owinąć jakąś folią. I karton owijać, rozciąć go i owijać wokół tego opakowania. No, tutaj widzę jeszcze jakieś do umycia elementy. Także najważniejsze jest pakowanie, żeby on się nie przesuwał w środku w paczce. Mechanizm został odwinięty, znaczy przewody odwinięte od połączeń. Pogrupowałem je sobie, zrobiłem trochę zdjęć. Teraz wiem, co gdzie musi przyjść z powrotem, bo schematu nie mam. Schemat jest niedostępny do tego magnetofonu i to wielka szkoda. Tak, żeby się na czuja rozebrać całe to urządzenie tutaj. Kupić potem paski. Tak to sobie rozbieram i zastanawiam mnie, czemu tutaj tyle oleju jest w środku. Nie sądzę, żeby smarowanie wymagało tyle oleju, żeby pływało na wierzchu. Może ktoś to smarował i oliwił. Powolutku rozbieram. Tam już jest część elementów wyciągnięta. Tam jest silnik. Silnik jest też oklejony jakimś czarną mazią. Być może ktoś wymieniał pasek. Ale pasek jest spękany. Ten mniejszy. Ten tutaj nadaje się do użytku, natomiast ten do wymiany. I mamy już część na wierzchu. Z tego co widać tutaj, to niestety smar jest już do wymiany. O, jak ciężko chodzi, tam trzeba coś przesmarować, żeby to chodziło lepiej. Podejrzewam, że po prostu smar się nie wiem, zestalił z upływem czasu.
No i tak poszczególne. Jak mówiłem, wszędzie olej. Rozłożyłem już ten cały mechanizm. Jak widzicie, dużo starego smaru do umycia. No nie było mnie na warsztacie parę dni. Kupiłem pasek, bardzo ładny. I no, muszę teraz te klawisze wyczyścić i złożyć. Tutaj mamy już trochę poskładane. Smar grafitowy, jak widzicie, tego nie smarowałem, to jest do wyczyszczenia. On tak po prostu tutaj obficie był nałożony wcześniej. Silnik jest ok, szczotki są fajne, łożyska nie są wyrobione, także jest dobrze. W sumie niepotrzebnie go rozkładałem, no ale trzeba się przekonać, nie? Czy jest wszystko ok. Czyli trzeba odkręcić tę śrubkę. To utrafić tam. I zakręcić z powrotem. Dlatego ważne jest zrobić sobie szczególniejsze zdjęcia, bardziej szczegółowe. Bo czasami trzeba myśleć, jak to tam rozebrałem. No i teraz tutaj to już jest prawidłowo zahaczone. Dobrze, pasuje ta dźwignięka. Chodzi o tą dźwignię tu. Dobrze. Następny krok to kółko, ale to kółko trzeba wyczyścić i posmarować. Może być ten smar. On jest też do kserokopiarek, także będzie tutaj sprawował się dobrze. Tu mam jeszcze jakiś zegar. Zegara nie mogę zgubić. Dobra. Czyszczenie kółka i smarowanie. Jak widzicie, koło kam rusza różnymi elementami mechanizmu, więc ono nie może się haczyć. Więc ten smar jest tam niezbędny. No i teraz tylko zegar. No i teraz widać, że tutaj jest jakieś kółko. Tu w tym miejscu, a ja tego kółka jeszcze nie mam założonego. To prawdopodobnie będzie to koło. Czy ono jest smarowane? Tu jakiś opiłek jest? Chyba nie jest. To jest zabezpieczenie przed zdjęciem się tego kółka. Ale trzeba go wyczyścić. Z tego starego smaru. To mi nie wejdzie do środka. Inaczej, czy mam widać. Muszę nieco obrać tego patyczka. No tak, więc takie coś. Przeszło prawie na wylot. Trzeba pamiętać, że kółko może się nam połamać, więc trzeba ostrożnie to robić. Ono jest dosyć elastyczne, ale wiadomo, że plastik jest łamliwy. Ok. Jeszcze to wyczyścić z resztek jakiegoś smaru tutaj. Dobrze jest też dla tłumienia zęby wyczyścić i może być ta pasta molykot. Nie jest to konieczne, ale jak lekko posmarujemy, to nie będzie mechanizm tak hałasowo. To w sumie chyba po to tylko się robi. Ok, czyli możemy założyć kółeczko, ale zanim nie założymy to kółeczko, to jeszcze widać, że tu jest inne kółko, tak? Tu mamy sprzęgło. Tu już mamy coś więcej. O, widać. To kółko i to kółko jest prawdopodobnie tym kółkiem. I stary smar trzeba wyczyścić. Teraz mam do wyczyszczenia kółko od zamachu, czyli kapsztan. Po polsku zwyczajnie koło zamachowe. Benzyna. No bo te gumy to nic nie szczyści, więc tak mozolnie będziemy sobie polerować to szmatką zanurzoną w benzynie, dopóki mi to nie zejdzie. Bo to jest ropopochodne. Benzyna też jest ropopochodna. Jakby ktoś nie wiedział. A nie podejrzewam, że nie ma, że są tacy ludzie. No, ta przynajmniej jest modyfikowana i przyjemnie pachnie, a nie ta, co w samochodzie. Chociaż ma mniejszą skuteczność, nie? Także trzeba poczekać, aż to chwyci.
benzynka. Ropa naftowa była lepsza, ale śmierdzi. Używałem swego czasu bardzo dużo benzyny lakowej do czyszczenia, mycia pędzli po malowaniu obrazów, ale stwierdziłem, że ten biznes jest za drogi. No bo codziennie trzeba było myć pędzle, teraz już tak często nie maluję. No i codziennie tej benzyny trochę tam schodziło. W końcu znalazłem sposób. No zwyczajny olej rzepakowy jadalny. Bardzo dobrze czyści pędzle. A następnie woda z mydłem. Cieplutka woda z mydłem. I myjemy pędzel do skutku. No niestety ta guma tutaj... No właśnie wylałem na komputer benzynę lakową. Dobra, mniejsza o to. Ta benzyna tutaj ładnie to wyczyściła. Ja muszę wyczyścić komputer, żeby mi tam nie reagowało. Nie psuło. No ty bestio, ty. No całe szczęście tylko na USB od myszki. Już jest dobrze. Teraz wyczyszczony ładnie kapstan. Wsuwamy w odpowiednie miejsce. On musi tak sprężynować, bo tutaj jest, o widać, no może zobaczycie, w środku jest specjalna sprężynka, podkładka. Tutaj jest też podkładka grafitowa. No, żeby to ładnie nam działało. I teraz tak, tutaj jest takie specjalne zabezpieczenie. I to jest zabezpieczenie po to, żeby olej nam nie spływał na ten wałek tutaj. Bo te łożyska akurat to były nasmarowane olejem. Zostało mi jeszcze co zrobić. Ano zrobić coś takiego jak założyć pasek. I to smyk tutaj prawdopodobnie przez coś będzie pociągnięte. W którą stronę kręcę? Nie, w tę stronę powinienem kręcić. Smyk, ładnie, pyk. Działa. Jakaś funkcja się tam włączyła. I smyk, dobrze. Teraz pasek założyć. Teraz przy montażu jest moment, w którym należy się skupić, ponieważ zgubienie tych kuleczek no to niestety spowoduje niesprawność mechanizmu. No i tak niefortunnie podczas rozbierania dwie zgubiłem. Dwie godziny szukałem. No i znalazłem. Ale to tak przecież nie powinno wyglądać, tak? Że szukamy, że rozmontowujemy coś i potem szukamy zguby, tak? Więc tutaj jest kuleczka. Właśnie o tym mówiłem. Prawdopodobnie będę musiał nie używać pęcety, tylko czegoś innego. Można użyć zamiast pęcety posmarowanego smarem elementu, tak? Albo pęcetę nasączyć smarem. Kuleczki są położone. Mam nadzieję, że ich nie zgubię podczas montażu tych sań tutaj. Przyjrzyjmy się, czy tutaj wymaga coś smarowania. Tak, jest coś tutaj w tym miejscu. Nie wiem, czy to jest do smarowania, czy też... A może nie być. To może być do haczenia. Tak, raz, dwa, trzy. Tu widzicie, jedna kulka mi uciekła w czasie montażu. Aha, tu trzeba jeszcze jedną rzecz zrobić. Wiem, że zaraz mi aparat powie, że niestety skończyła mu się pamięć, więc może być klip przerwany nagle, ale widać, że montaż trwa. Tak, to jest to tutaj dobrze i myślę, że mogę sanie zakładać. A nie, sanie jeszcze nie mogę zakładać, muszę posmarować miejsca, po których sanie chodzą na tych tutaj wysięgnikach.
I jak już posmaruję, to, myślę, że będzie dobrze. Tutaj jest też jakiś opór, jakiś wodzik. Dobrze, teraz moment skupienia. Trzeba włożyć sanie tak, żeby niczego tu nie pogubić. O, jeszcze tutaj jest jakieś kółko, które trzeba tam wsunąć. Myślę, że to jest tak właśnie. No jest dobrze chyba. Dobra, montujemy dalej. Nie ma się co zastanawiać. Została mi jedna kulka. Tu na tym schemacie nie za bardzo widać, gdzie ta kulka jest. Po oględzinach mechanizmu doszedłem do wniosku, że musi chodzić tutaj, bo jest tą blaszką dociskana. Ta blaszka jest zahaczona tutaj, więc tu musimy smar nałożyć, dać kuleczkę i docisnąć blaszką. Złożyłem mechanizm, niestety tu jest problem. Jak dźwignia byłaby popychana przez ten element, to byłoby ok. Gdzieś tu coś źle złożone jest, bo wywala mi każdą funkcję. A to jest sprzęgło, wyciągnąłem. No i strasznie dużo smaru jest w tym sprzęgle, starego smaru. Nie wiem, czy to tak intensywnie należy smarować, no ale wyczyszczę i sprawdzę. Ewentualnie będę próbował z różnymi dawkami smaru, no i tak się przeciągnie mi ta naprawa. Żeby to działało, musiałem dokonać pewnej modyfikacji, czyli wstawiłem tu filc. Jest ciasno. Autostop nie wywala. Teraz pauza. Teraz schodzi bez żadnego problemu. Stop. Przewijanie do przodu. Stop. Przewijanie do tyłu. Muszę ruszyć kółkiem. No bo to w drugą stronę przecież idzie, nie? No jest dobrze. I autostop też działa. I szczerze siedziałem nad tym 2 dni, żeby to rozkminić. Wczoraj zrobiłem tą modyfikację, to przed chwilą widzieliście, ale modyfikacja była wytestowana, dzisiaj trochę to potestowałem i faktycznie to funkcjonuje, z tym, że to tutaj przykleiłem na taki klej, który mogę łatwo zedrzeć, więc teraz muszę rozebrać to jeszcze raz, żeby tutaj zastosować odpowiedni klej, który przytwierdzi mi ten filc na stałe. Filc zaś jest wyciągnięty z napędu starego magnetofonu Sony, więc na pewno jest od tego zastosowania. To nie jest jakiś tam przypadkowy filc, który sobie tam gdzieś wykroiłem. To jest z jakiegoś sprzęgła z magnetofonu Sony. Test trzeba też zrobić z prawdziwą taśmą, prawda? No i coś do tyłu nie chcę ciągnąć. A dlaczego, to nie wiem. Nie mam pojęcia, może ten filc jest za gruby po prostu. Myślę, że to ma związek z ilością materiału na szpulce. Ilością taśmy na szpulce. Także ma to związek właśnie z grubością tego filcu tutaj. Widzicie, to pracuje w tej chwili. Ale myślę, że lekkie zdrapanie nieco tego filcu pomoże. Muszę to nieco chudsze czy cieńsze zrobić i powinno być dobrze, bo przewijanie lekko zwalnia pod koniec. Potestować trzeba także z innymi taśmami. Jak widzicie, przewijanie jakieś tam jest. Zobaczmy tą taśmę. Ale hałasuje to orwo, nie? A, zapominam, że trzeba tak to wsadzić. Na tej taśmie dużo lepiej.
Do przodu działa. Ale piszczy. A może dlatego, że nie ma kieszeni stabilizatora. Dobra. Taśma z Mayhemem działa. Zobaczmy kapelę z Witkowa. Przewija. I to jest zespół, który kapela z Witkowa naśladuje. Nawet riffy im podkradają. Znaczy podkradali, bo kapela już nie istnieje. Dobrze, przewija. Przewija, dobrze. I zobaczmy jeszcze Ragnarok. Kiedyś tu był nagrany Tomek Żółtko. Jak widzicie, Tomek Żółtko dostał taśmę chromową Basfa. Wyjątek na polskim rynku. Ale że mi się Tomek Żółtko przestał podobać, to były chyba listy do Karoliny. A miałem kiedyś taką fazę na poezję śpiewaną. Bardzo szybko z tej fazy zrezygnowałem. Ten smar się tutaj nie nadaje do smarowania tego. To było sprzęgła. Tak stał sobie tu z boku. Wracając do wątku, w ogóle nie bawi mnie już taka muzyka, więc nagrałem tych diabłów tutaj. Tematyka zupełnie inna ich kompozycji, aniżeli pana Żółtko. Przewijanie działa. No, zobaczymy, jak to będzie się sprawowało, kiedy złożę do końca cały mechanizm, ale myślę, że to będzie już koniec z problemów z tym mechanizmem. 1994 Silver DR. Nie, Studio DR. Jak tutaj jest napisane. Sporo lat ma ta taśma. Też nagrywanie pięknie. No dobra, nie będę was męczył z tym. No, muszę tych testów trochę porobić na różnych taśmach. To jest właśnie to. Coś się wymyśli, coś się zrobi, poprawi się działanie, ale trzeba sprawdzić na wszystkich. Może nie na wszystkich, no ale na dużej ilości różnych taśm, żeby się przekonać, że to rozwiązanie tutaj będzie działało dobrze. Tutaj mam taką taśmę, którą przegrałem jeszcze w szkole. Zaraz jak wyszła, to mógł być to rok 93 albo 4. To taką kładkę kolorowaną zrobiłem na ksero. Wtedy były czasy, kiedy jeszcze takie działania były dozwolone. A już niebawem nie były dozwolone. Więc ta taśma generalnie, można powiedzieć, jest nielegalna. I bardzo dużo pyłku spada z tej taśmy. Zamiast marnować czas, czekać, żeby mi się wydarzyło jakieś nieszczęście, postanowiłem zająć się przełącznikami. A to po prostu niech sobie tutaj tę godzinkę czy taśmę przewija w lewo i w prawo, nie? A ja w tym czasie zrobię to. Potencjometry wyglądają na czyste. Przetrę je tylko trochę. Tutaj widać, że powleczone jest to jakąś substancją zabezpieczającą. Tutaj jest w miarę czysto, więc składam. Tak wygląda głowica po jednej stronie odtwarzania tej taśmy. Więc widzicie, że i nawet na rolce się taśma straciła ten proszek magnetyczny tu na kapstanie i tutaj to wszystko trzeba wyczyścić, także tu widać. Myślałem, że magnetofon jest nienaruszony, niepsikany, a tu jednak jest jakaś woda. A ja go nie kąpałem, także widzicie, ktoś jednak ingerował, także tu nawet ta naklejka się odkleiła od tego. Woda albo tłuszcz. Styki są raczej czyste.
ale i tak jest wszystko mokre w środku, więc pozostałe rzeczy trzeba wyczyścić, znaczy wysuszyć, nie? Więc te styki na pewno nie są zaśniedziałe, nie? To jest to ciemne, to jest substancja, która pokrywa te styki, przed korozją zabezpiecza. No ale widać, że mokre tutaj jest, tu jest mokre. Więc muszę to wysuszyć wszystko. Przełączniki już na swoim miejscu. Wszystkie chodzą. Jedną końcówkę musiałem naprawić, ale jest ok. Potencjometr wlutowany. Teraz te dwa, a potem ten długi tutaj. Tak jak mówiłem, coś było wlane do środka tego gniazda sławkowego, czy tam, nie, to nie jest sławkowe, to jest mikrofonowe. Tak, mikrofonowe. No to widać też nawet po osadzie na płytce. I strasznie skorodowały te blaszki, ale już je prawie wyczyściłem, no i jeszcze muszę je pokryć jakąś antykorozyjnym zabezpieczeniem. No i na całe szczęście przewodzi to, co ma przewodzić. Przełącznik, zapis, odtwarzanie jest trochę inny niż zwykle. Mianowicie sprężynka nie ściskana, a rozciągana. Tutaj mamy zahaczoną sprężynkę i tutaj gdzieś w środku też mamy zahaczoną sprężynkę. Gdzieś w tym miejscu. Mam nadzieję, że mi sprężynka nie ucieknie. Mogłoby się wydawać, że inny kształt styków przynosi inne funkcje, ale nie. Po prostu ma zewrzeć dwie blaszki. Taki styk i tyle. Może w innym czasie, ale ma tę samą funkcję. W tej pierwszej części natomiast jest inaczej, jak widzicie. I styki w miarę czyste. Złożone. Wytrzeć tylko ten ślad po psikaniu, bo jednak ktoś tu psikał. I wszystkie przełączniki mamy z głowy. Znalazłem jeszcze jeden przełącznik. Nie wiem od czego on jest, bo nie mam przecież schematu. No ale jak już go rozebrałem, to go wyczyszczę. Gniazdo sławkowe też zapomniałem wyczyścić, więc jadę po kolei i włącznik sieciowy jeszcze mi został. No, prawdopodobnie będzie wyglądało jak jedno z tych mikrofonowych. Wyczyszczony. Jeszcze to. Wybaczcie, że nie pokazuję wszystkich scen, ale niestety spieszę się, już czas mnie goni. Jutro mam poranne wstawanie o godzinie 4:00. W 5 do 6:00 muszę być w pracy, żeby zrobić inwenturę. Skończyć ją w sumie, nie zrobić, tylko skończyć. Czyli od zootechników policzyć lekarstwa i będę mieć po inwenturze. I tak potem będę mieć co tydzień, żeby rozchody zrobić. Taka praca magazyniera mi się trafiła. Dobrze, lecimy dalej. Tak jak patrzę na ten włącznik sieciowy, to myślę, że nie pracuje on pod napięciem 230 V, tylko transformator bezpośrednio bierze napięcie z sieci. Co mi się tu zaklinowało? Mniejsza o to. No, transformator bezpośrednio z sieci jest zasilany, a on rozłącza nam napięcia wtórne. Czyli tą żaróweczkę i napięcie zasilania z transformatora, ale już po stronie wtórnej. No proszę. Tak jest zorganizowane. To tu mamy podłączoną wtyczkę, ja ją lutowałem, tą wtyczkę sieciową. Tu mamy transformator i przewody sobie idą na PCB i z PCB sobie idą tutaj na tę płytkę drugą. Styki są raczej czyste, tylko tu w środku te najbardziej przy krawędzi są nieco tam zabrudzone. Zaraz to wyczyszczę. Tak to jest, jak się człowiek spieszy, to mu coś tam po drodze się komplikuje. Dobra. Mamy to, co chcieliśmy. Jeszcze tylko sprężynkę.
No. Sprawdzenie, czy działa, i montaż. Jest kwadrans przed 20 jeszcze, no to mogę sprawdzić parę kondensatorów. Tutaj mamy styki. Zawsze robię taki test, żeby sprawdzić, czy nie należy się, nie należy go skalibrować, ale teraz widzimy, że jest ok, no to włączymy kondensator. To jest 1000 mikro na 25 V. No 0,009 dopuszczalne ESR dlatego byłby. 964 mikro, zaraz zobaczymy, ile to mamy spadku. Przecież to nie trzeba liczyć, bo to jest 96% pojemności, nie? Czyli 4% mamy mniej, czyli dobrze. Temu się oberwało klejem po nóżkach. Mam nadzieję, że nie było jakiegoś zwarcia, za chwilę będziemy to czyścić. To tylko chyba jedyne dwa kondensatory, które były przyklejone. To jest 220 mikro na 16 V. Jest dobrze. Już wyczyszczone, teraz tylko zakładam kondensatory, lutuję. No i muszę przełożyć robotę na za tydzień. Ciekawiły mnie te małe kondensatory Sanyo, czy są w dobrych parametrach, ale widzę, że 4,7 mikro troszeczkę zawyżony jest. Zaraz przeliczę ile. No jest to 14% więcej. Zobaczę jeszcze ze dwa kondensatory, jak się mają. Jeżeli to będzie tylko 14%, max 15 powiedzmy, no to zostawię te kondensatory. Tutaj mam akurat 10 mikro i ten jest w porządku. Tutaj jest 47 mikro. Dobrze. Zrobiła się mroźna zima. Dzisiaj jest na dworze w minusie. I zobaczcie, tam mam okno, które jest niestety nieszczelne. I wokół ramy, no jest naprawdę zimno. Dlatego ogrzewam sobie tutaj tym promiennikiem. Szyba to wiadomo. Nie mam ustawionego współczynnika odbijania, ale mniejsza o to. Tam się dogrzewa. O, rozgrzewa się to. Powinno być około 200 stopni. 250. Chciałem wam pokazać pewien tekst, ale zanim go nie pokażę, tutaj ciągle testy są, opowiem wam, co mnie spotkało wczoraj. Mam dość wiekowy samochód. Chwyciłem za klamkę i klamka mi została w ręku. Cały ten plastik się po prostu wyrwał z mocowania. Mróz, czyli przyklejone drzwi do karoserii. Ja mocno pociągnąłem, jak zwykle. No i niestety musiałem naprawiać. A to nie jest zbyt miłe naprawiać na mrozie coś takiego. Chciałem wam coś pokazać. Są ludzie, którzy mają bardzo dobre magnetofony, których pasum przenoszenia jest naprawdę duże, bo do 20 tysięcy herców. Ale w większości magnetofony, zwłaszcza takie jak ten, powinny grać do 12-13 tysięcy herców. A dlaczego tak grają? Zobaczmy. Znikoma szerokość szczeliny głowicy magnetycznej ma swe uzasadnienie w długości i prędkości przesuwu taśmy. Przypomnijmy sobie zasadę zapisu. Napięcie sygnału elektrycznego nadawanego przez mikrofon lub odbiornik radiowy może mieć do 20 tysięcy drgań na sekundę, czyli to jest 20 kHz. Dla stosunkowo dobrego jakościowo odtworzenia muzyki muszą być nagrane częstotliwości przynajmniej do 12 tysięcy Hz. Zresztą to pasmo słyszy niewiele osób powyżej 50. Bardzo znikomy procent. Dalej co mamy. A przy średnich wymaganiach do 8 kHz. No dzisiaj nikt takich rzeczy nie stosuje, bo to stara książka jest. Dlatego też 12 kHz to taki próg jest, który no, wyznacza nam dość dobrą jakość dla magnetofonu. Dobrze. Oznacza to, że pasy magnetyczne na taśmie muszą się zmieniać przynajmniej 12 tysięcy razy na sekundę. Wynika to z rysunku pierwszego i drugiego. I pierwszy i drugi rysunek to jest to. Czyli ta częstotliwość tutaj zapisywana analogowo musi się zmieniać 12 tysięcy razy na sekundę, żeby mieć pasmo 12 kHz. I zobaczmy rysunek drugi. Uzmysławia nam, jak to dokładnie wygląda. Polaryzacja N, polaryzacja S. I głowica, która nam na tej taśmie zapisuje te prążki magnetyczne. Wróćmy do tekstu. Ponieważ taki pas magnetyczny
nie może być węższy od szczeliny głowicy, taśma musi przesuwać się z taką prędkością, aby po jednej 12-tysięcznej sekundy przesunąć się co najmniej o jedną szerokość szczeliny. Warunek ten można spełnić dwoma sposobami. Pierwszy to zwiększenie prędkości przesuwu taśmy, wówczas jednak potrzebna jest dłuższa taśma i drugi zmniejszenie szerokości szczeliny magnetycznej. Dla magnetofonów kasetowych normami ustalono prędkość 4,76 cm na sekundę. No niektóre mają mniejszą prędkość, ale to są dyktafony. Szerokość szczeliny głowicy nie może zmniejszyć się znacznie poniżej 2 mikrometrów. Nawet tę szerokość udało się osiągnąć dopiero w końcu lat 60. przy zastosowaniu całkiem nowych materiałów i technologii. Teraz można już łatwo obliczyć, że przy prędkości przesuwu 4,76 cm na sekundę i częstotliwości około 10 kHz szerokość namagnesowanego poprzecznie pasa wynosi dla najwyższych tonów około 5 mikrometrów. Odpowiada to średnicy pyłku kurzu. Dlatego należy dbać o czystość tych taśm. No. Dalej jest tłumaczone, dlaczego takie ograniczone pasmo magnetofony przenoszą. Znalazłem tylko 3 strony z instrukcji. Nie mamy tutaj zbyt dużo wyjaśnione, ale mamy regulację objaśnioną. I mam nadzieję, że uda mi się sprawdzić ten magnetofon. Tutaj mam taką ściągę, to jest 10 mikro na 16 V, 10 mikro na 16 V, 2 ohmy, ten ma 4 ohma, czyli dobrze. Tutaj mamy kolejny 1 mikrofarad i ESR jest poniżej 5 ohmów. Ktoś może to jest niedokładność tego mierniczka. Wiecie, to nie jest teleskop Jamesa Webba, który wczoraj poleciał w kosmos, więc mogę spokojnie, to jest tylko redukcja szumu, więc mogę spokojnie ten układ, ten tutaj kondensator zamontować z powrotem. Ogólnie muszę powiedzieć, że kondensatory są dobre. To jest 47 mikro na 10 V. Nie znam parametrów technicznych, firmowych tych kondensatorów. One są oryginalne Sanyo, tak jak producent magnetofonu. Więc myślę, że można to tutaj tak zostawić. Już nie badać reszty kondensatorów. Teraz trzeba umyć płytkę drukowaną. Wyczyścić ją z tych wszystkich odprysków, które tu widzicie, po lutowaniu pozostały. I zacząć składać. Składam, patrzę tutaj do układu tłumiącego i olej jest wypłukany, olej już nie ma tego tłumiącego. Trochę mi się udało złożyć i to chyba będzie na tyle dzisiaj. Tutaj trzeba pozgadywać jeszcze parę rzeczy. To jest rekord LED prawdopodobnie, a tutaj będzie play albo coś w tym stylu, bo tu mamy taki opis na płytce, no i motor, no to play może być. Czerwony to na pewno jest do silnika i tutaj się odlutował albo łamał. Czarny od silnika. Jeszcze muszę dojść do ładu z tym. Ktoś sobie założył fotowoltaikę w pobliżu. Tu mam zasilacz do laptopa. Maksymalne napięcie wyjściowe 240 V. I zasilacz padł, zepsuł się. Tu jest bezpiecznik, który wylutowałem już stąd, tu w tym miejscu. Bezpiecznik padł dlatego, że tu padł mi tranzystor. Jeden, ten też jest zepsuty, także musiałem kupić nowy zasilacz do laptopa. Całe szczęście laptopa nie siekło. No ale widzicie, takie rzeczy się zdarzają. Druga rzecz, to się stało w nowy rok. Nie? Druga rzecz była hydrauliczna. Tutaj mam odpływ, to idzie do kuchni, to idzie do wanny. No i tam jest poszerzenie, bo mamy podłączony jeszcze kawałek dalej kibelek. No to musiałem się pobawić w hydraulika, przynieść żmijkę i przepchać rurę. To mi się zatkało. Takie nieszczęście. Stąd też w zeszłym tygodniu nie pracowałem nad tym, bo miałem awarię za awarią. Teraz muszę nieco tutaj posprzątać. Jeszcze czuję zapach kanalizacji, ale za chwilę ciąg dalszy przygody z magnetofonem Sanyo. Po kilku problemach z lokalizacją pewnych przewodów, których niestety na tym zdjęciu tam nie mam, ale się domyśliłem. Chodzi po prostu o... Tu mamy... To. To jest switch, który nam włącza diodę od pauzy. No i generalnie
doszedłem do wniosku, że skoro ten switch jest oznaczony tutaj Pulse LED B+, no to przez ten przełącznik musi przejść. Ale skąd wziąć zasilanie? Dopiero po dedukcji, tu mamy drugą diodę od nagrywania, sprawdziłem napięcie i ten biały przewodzik, co prawda to powinien być pomarańczowy, a tu biały, no ale to jest przecież to samo. Tu na silniku powinny być takie same gniazdka jak tutaj, ale ktoś polutował wcześniej ode mnie, więc tak jest, jak teraz. Ja myślę, że ustawienia pokazywałem już w innym filmie. Dzisiaj będę robił je trochę inaczej, ponieważ nie mam zbyt szczegółowej procedury ustawień. Chociaż podstawowe rzeczy tu mam wymienione. Playback output adjustment, adjustment view meter, recording playback output adjustment, recording playback frequency response control. I to jest wszystko, co mi się udało w internecie znaleźć. Więcej nie ma. O, motor speed jest jeszcze, to dobrze. Motor speed, jak zwykle, tutaj jest taka dziurka z ceramicznym, żeby nie zewrzeć do niczego, śrubokrętem się ustawi. Możecie obejrzeć, czy to o Technicsie 12 chyba była końcówka, RS12 albo 18, taki symbol magnetofonu. Pioneer 335 chyba był jeszcze u mnie z regulacjami, także ja nie będę powtarzał i zanudzał Was tymi regulacjami. Każdy magnetofon ma swoją instrukcję, jak go ustawić, także to będzie wszystko. Ewentualnie też możecie zajrzeć do innej stosownej literatury. Naprawa magnetofonów, opis ogólny naprawy magnetofonów, magnetofony szpulowe, trochę o kasetach, tutaj także o kasetach i ogólny leksykon pojęć w technice hi-fi i wideo. No okej. Teraz 10 kilo. Podejrzewam, że spadek będzie spory, bo to na 0 decybeli w tej chwili jest. No, spadek jest spory. Bias dla chromu ustawiony, więc chyba koniec. Takim słowem podsumowania muszę powiedzieć, że niestety tutaj jest tani mechanizm i ten wow and flutter jest dosyć znaczny. Ja tam próbowałem go nieco złagodzić jeszcze, ale no moje umiejętności i możliwości mojego warsztatu się kończą. Muszę to tak zostawić. Jeżeli będzie to pracowało w zadowalający sposób u pana Radka, no to będzie sukces. A jeżeli pan Radek stwierdzi, że niestety nie, tego się nie da słuchać, no to wtedy będzie porażka. Tutaj mam innego przedstawiciela Softoucha do naprawy. I tak ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że ten magnetofon jest solidnie zbudowany z tego względu, że jest całkowicie metalowy. Tylko plastikowe są te elementy tutaj mocowania kasety. No i poza tym ma Hi-Coma. DNR, czyli Dolby, Hi-Com. No i filtr MPX odłączony, ale to jeszcze wszystko zgrzyta, bo to nie jest naprawione. To sobie czeka na swoją kolej. I tak jest z tymi naprawami u mnie, że niestety nie wszystko Wam pokazuję w filmach, bo nie wiem, wymianę, nie wiem, bezpiecznika przecież nie będę Wam pokazywał. A to też zajmuje swój czas i miejsce na warsztacie, prawda? Dzisiaj rozmawiałem z koleżanką z pracy, która tam 26 lat ma, albo 5. Oglądała sobie TikToka, ja tak naprawdę nie wiedziałem, co to jest TikTok. Pytam się, co to jest TikTok.
No to mi wyjaśniła, że co to jest TikTok, że jakieś tam śmieszne filmiki, krótkie, do 30 sekund. W życiu o tym nie słyszałem. I mówię, że ja tylko YouTube'a używam, bo to generalnie do treści, które są interesujące i pouczające. Nawet powiedziałem jej, że prowadzę serię filmów o lampach elektronowych. I tutaj było zaskoczenie. Pyta się mnie, co to są lampy elektronowe. Naprawdę nie widziała wzmacniacza z lampami elektronowymi jeszcze. Dla niej wzmacniacz mocy to urządzenie abstrakcyjne. Z tego względu, że używa głośnika Bluetooth. A taki sprzęt jak wzmacniacz mocy i zespoły głośnikowe to jest dla starych dziadków. Ja, prawie 50-letni człowiek, jestem dla niej już dziadkiem. Jak ładnie się otwiera, nie? Urządzenie ma pewną wadę, o czym pan Radek wie i zgodziliśmy się tej wady nie usuwać. Nieco delikatnie, wyczuwalnie zniekształca przy włączonym dolby. I to koniec tej naprawy. Trzymajcie się. Na razie. Opakowanie jest równie ważne co naprawa. Na front dam taki gruby styropian. Boki już mam oklejone. Jeszcze tylko karton dopasować i można wysyłać. Kolejnym niezwykle ważnym etapem jest dopasować kształt tego opakowania zewnętrznego do kształtu styropianu. Tutaj natniemy, tu natniemy i będziemy zwijać. Komora na przewody, oczywiście to się tu ładnie wyrówna, jeżeli to przewrócę na plecy. Wtedy będę mógł sobie jeszcze dopasować boczki i zamknąć całość. Czyli mam na myśli coś takiego. Tu oczywiście znowu linia gięcia, tu nacięcie, nacięcie i mamy pokrywkę. I w ten oto prosty sposób mamy ubranko na wymiar, dopasowane z trzech stron. Ochronione jest styropianem, jest poręczne dla kuriera, w środku się nic nie będzie przemieszczało, nie uszkodzi się. To jest zasobnik ciepłej wody użytkowej, trzeba wymienić pewną elektrodę, ponieważ zasobnik jest emaliowany, a nie z klasówki, a zostało mi to, ta umiejętność z czasów, kiedy pracowałem przy serwisie kotłów dorywczo, co prawda, ale pracowałem. Także za chwilę tą sondę magnezową sobie wymienię. Także widzicie, czasami warto umieć coś zrobić, bo się zaoszczędzi ze dwie stówki. Są na tym świecie osoby, które podają wątpliwość, zasadność wymiany tej sondy magnezowej. Jak widzicie, trochę późno już ją wymieniam. Muszę tutaj to trochę poczyścić sobie. Także tak to wszystko to wygląda na skutek przepływu prądu między wodą, zasobnikiem, a rurkami z miedzi, bo tutaj są rurki z miedzi. Także no, tą sondę trzeba okresowo wymieniać. A tak wygląda nowa sonda magnezowa. Trzeba ją tylko zamocować i będzie po kłopocie. Jakby mi ktoś nie wierzył, że tu płynie prąd. A jednak. Otwieram wodę. Szczelne.